Miesiąc październik dla większości uczniów powinien być w pełni przepełniony nauką w szkole. Liceum Salezjańskie we Wrocławiu dało swoim uczniom możliwość pozyskania wiedzy w zupełnie inny, ciekawszy sposób. Klasa druga wybrała się na 3-dniową wycieczkę edukacyjną do Warszawy, którą już po raz drugi zorganizowała i w pełni przygotowała dwójka profesorów, Anna Bukiewicz-Szul i Janusz Kaczorowski. Na wyjazd mogli także wybrać się chętni maturzyści, dlatego spora liczba osób skorzystała z tego przywileju. Wyjazd do Warszawy zorganizowany już po raz drugi. Chciałabym, żeby takie wyjazdy stały się już tradycją w naszej szkole, czyli były organizowane co roku dla drugich klas właśnie i ewentualnie dla chętnych z trzecich klas. Uczniowie podzieleni na grupy według profilów w ciągu 2 dni odwiedzili Muzeum Powstania Warszawskiego oraz Centrum Kopernika, gdzie mieli możliwość wzięcia udziału w zajęciach laboratoryjnych z fizyki i chemii, które polegały przede wszystkim na uczeniu się poprzez różnego rodzaju doświadczenia. Zajęcia prowadzili młodzi ludzie, studenci, którzy chcą, aby nauka stała się rozrywką, z której można czerpać wiele przyjemności. Tu można przyjechać zobaczyć, że ta fizyka jest naprawdę fajna, że fizyka nam ułatwia życie w wielu sytuacjach, ale też i biologia, i chemia, i różne inne rzeczy. Ale nawet jeśli ktoś ma jakieś obawy przed tą nauką, no to też można tutaj te obawy rozwiać, że to naprawdę może być fajne, że to też może być zabawa, że to nie jest coś strasznego, że tylko ślęczenie przed książkami. Bo właśnie taka fizyka może Was zachęcić do bycia fizykiem. Poprzez zajęcia w laboratorium uczniowie klasy drugiej o profilu humanistycznym zakończyli lekcje przyrody, zaś klasa biologiczno-chemiczna i matematyczno-fizyczna ukończyła historię i społeczeństwo. Dzięki nowym multimedialnym technologiom był to ciekawy sposób pozyskiwania wiedzy. Wyjazd do Warszawy wynikał z potrzeb edukacyjnych. Chodziło o to, że w nowej podstawie programowej nowe przedmioty wymagają tego, żeby wprowadzić nowe, urozmaicone formy nauczania. No i tak różnorodne takie formy sobie spróbowaliśmy spiąć w tym wyjeździe. Uczniowie poza Muzeum Powstania Warszawskiego zwiedzili także Muzeum Chopina, Techniki Żydów Polskich, a także obejrzeli ekranizację nieba i początków Wszechświata w planetarium. Drugiego dnia uczniowie podzielili się swoimi wrażeniami z wycieczki i powiedzieli, jaki był ich cel przyjazdu do Warszawy. Jechałam do Warszawy, ponieważ bardzo zaciekawił mnie program wycieczki i chciałam zasmakować wiedzy tak jakby od strony praktycznej. Chciałam zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Bardzo też zainteresowało mnie Muzeum Powstania Warszawskiego i Centrum Kopernika. I to jest troszkę inne spędzanie czasu z moimi rówieśnikami. I myślę, że bardzo pozytywnie spożytkowałam ten czas i bardzo się cieszę, że mogłam tu przyjechać. Do Warszawy przyjechałam, ponieważ chciałam rozwinąć swoją wiedzę, tak? Chciałam się dowiedzieć czegoś nowego. Poza tym byłam bardzo zaciekawiona Centrum Kopernika, które jest tak szeroko optymistycznie odbierane przez ludzi w różnym wieku. To były cenne informacje na temat m.in. Powstania Warszawskiego, które mnie po prostu interesuje, tak jak cała historia Polski. Poznałem różne zjawiska fizyczne i polubiłem m.in. właśnie fizykę oraz chemię, w której mieliśmy różne doświadczenia. Warszawska przygoda szybko się skończyła, ale na długo pozostanie w pamięci wszystkich uczestników. Nauczyciele, jak i podopieczni mają nadzieję, że tego typu wyjazdy na stałe wpiszą się w kalendarz naukowych podróży szkoły.